Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że nastąpi połączenie Korei Północnej i Południowej przez to, że mamy Bidena w Białym Domu, no ale przez to również, że nie rodzą się tam dzieci. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No w latach 1960-70 no to dużo wariatów środowiskowych krzyczało. Najpierw to krzyczeli, że będzie era lodowcowa, później krzyczeli, że będzie przeludnienie, że zabraknie jedzenia. No i doszli do wniosku, że musi być dużo mniej dzieci. Efektem tego było to, że Chiny wprowadziły między innymi to jedno dziecko. No parę dni temu wprowadzili 3 dni, troje dzieci na rodzinę, no ale już się nie rodzą dzieci. Dzieci się, nawet nie ma dwójka dzieci. Teraz jedynacy i jedynaczki z reguły nie chcą mieć więcej dzieci. Tak statystycznie przyzwyczaili się do jednego dziecka. No, a żeby był wzrost jakiegoś kraju, no to 90% rodzin jednak musi mieć trójkę dzieci, no, bo jest matka, ojciec plus trójka, także jest tyle samo, ile jest w rodzinie, no, część nie ma dzieci, część się nie żeni, część, no, są różne sytuacje. No, w każdym razie w Korei stawiali na wojsko, no i wojska w zasadzie nie ma. Nie ma. No, może zniknąć. Te wojsko w przyszłym roku, no, to będzie 15% miało mniej ludzi niż miało 5 lat temu. No i też się obawiają, że w ciągu następnych 20 lat, no to będzie połowa tego, co dzisiaj. Także za 20 lat, jeżeli komunizm będzie tak postępował, no to po prostu Północna Korea wejdzie, nawet bez czołgów, bez furmanek, po prostu wejdzie i zostanie, no i zagarnie Południową Koreą. Tam jest służba wojskowa w Korei, jest obowiązkowa, no i w zasadzie jest jedna z najdłuższych. Tyle tylko, że właśnie brakuje tych dzieci. Teraz jeden z polityków, no polityk, który jest w partii opozycyjnej, jest z partii demokratycznej, czyli tej partii rządzącej. Poprzednio miał ambicje prezydenckie, no on zaczął proponować, no żeby znowu uzyskać głosy, tak, no bo to zawsze jest to, że ci politycy wychodzą i proponują to, co powoduje, że będzie więcej głosów. I Park Yong-jin zaproponował, że w zasadzie wszyscy młodzi, czyli kobiety i mężczyźni, powinni służyć wojsku, no i zamiast służyć 1,5 roku, no to będą służyć 9 miesięcy. No 9 miesięcy, no to akurat jest tyle, żeby kobiety zaszły pierwszego miesiąca w ciąży, a ostatniego miesiąca służby urodziły. No w Ameryce były takie ambitne plany, ale później się okazało, że w łodziach podwodnych, z jakiegoś powodu w łodziach podwodnych to było najbardziej widoczne. 70% kobiet na łodziach podwodnych zachodziła w ciąży przed chyba 1,5 rokiem swojej służby wojskowej. No i później odchodziły, przepraszam, rodziły, szły na jakąś taką, na rodzicielski i tak dalej, no było to jedno wielkie fiasko, no dochodziło też do bijatyk mężczyzn, no te kobiety, no można sobie wyobrazić, co się dzieje w łodziach podwodnych, kiedy tam kabina 5 metrów na 5 ma 55 mieszkańców, no śmieje się, no ale coś do takiego. To, że Południowa Korea ma te siły zbrojne na samej najlepsze siły zbrojne, no to jest ważne, tak? No bo Koreańczycy z północy, to już jednak ta wojna koreańska. Amerykanie też tam walczyli z komunizmem, zginęło kilkadziesiąt tysięcy Amerykanów, groby są poświęcone tym ludziom, którzy zginęli w wojnie koreańskiej we wszystkich większych miastach Ameryki. No i to
cała ta propozycja tego Park Yongjin, przepraszam, no spowodowała to, że no zaczął się szum, tak? Zaczął się szum, zaczęły się rozmowy, jaka jest przyszłość wojska, no i jaka jest przyszłość kobiet w tym wojsku koreańskim. I jeden z dzisiejszy prezydent Moon Jae-in no nie zachęcił za bardzo młodzieży w 2017 roku, zachęcił do głosowania młodych, bo obiecywał zredukowanie służby wojskowej. Park, ten z opozycji, no to on napisał taką książkę pod tytułem Polityczna rewolucja. No i później strona internetowa prezydenta zrobiła petycję, no i tam podpisało się ponad 300 tysięcy ludzi. No to jest ciekawe właśnie, że strona prezydencka może zacząć petycję obywatelską. No i wtedy rząd musi odpowiedzieć w ciągu 30 dni. No to są takie ciekawe manipulacje polityków w południowej Korei. Prezydent Moon Jae-in, no to on już nie może startować drugi raz, bo jest jedna, 5 lat już miał swoją kadencję. Jego kadencja właśnie ta 5-letnia kończy się w przyszłym roku. No nie przywiązywał za bardzo uwagi do tego, czy młodzi mają służyć troszeczkę mniej w tym wojsku. No i w niektórych tych wyborach lokalnych, w głównych miejscach, tam dystryktach, czy tam stanach, czy jak to się tam jest ta Korea podzielona, no bo młodzi przestali na niego głosować. No młodzi nie chcą chodzić do wojska, nie biorą pod uwagę tej ważności, co w tym kraju się dzieje. Park, ten opozycjonista Park, no to właśnie tłumaczy, że jeżeli kobiety będą w wojsku, no to będzie bardzo duża rezerwa. Przepraszam, że zwiększy się rezerwa wojskowych o 7-krotnie, no bo faktycznie jeżeli teraz tych kobiet w ogóle nie ma, no to będzie ich dużo więcej. No 7-krotnie, no to jest sporo, no ale czy kobiety, no to tak jak i w Ameryce są te kobiety policjantki, no to nieustannie one są bite, zabijane i tak dalej, no bo w zasadzie nie mają siły. Korea Południowa, no to ma 18 miesięcy służby wojskowej, no to jest jedna z najdłuższych, no w Singapurze mają 2 lata, ale Singapur, no to przez długie lata oni w zasadzie ta służba, przymusowa służba wojskowa, no to również ci, którzy dochrapywali się tam z stopni oficerskich, no to mieli nadawane w zasadzie służbę państwową, zostawali dyrektorami jakichś tam fabryk, przedsiębiorstw i tak dalej, no bo Singapur, no to jest taki w zasadzie miasto sukcesu, no ale skąd się ten sukces wziął? Sukces się stąd wziął, że kiedy Anglicy opuścili w latach tam 1960 Singapur, no to zostawili im tam potężną infrastrukturę, tam parę miliardów funtów zostawili z tyłu, między innymi dwie potężnie stocznie, także parę lat temu, no to Singapur robił połowę światowych remontów statków, nie budowania, ale remontów, także to były ciężkie pieniądze, no ale tam wojsko, ci oficerowie wojskowi, no to byli rozstawiani po tych wszelakich urzędach państwowych. W Tajlandii również jest 2 lata, w Izraelu,
No w Izraelu, no to wiadomo dlaczego. W Izraelu, no to mężczyźni mają 3 lata, nie wiem, i nie wiem ile tam kobiety. Najgorzej, najdłużej, no to w sumie są w północnej Korei. W północnej Korei mężczyźni to mają wojsko, muszą być w wojsku 10 lat. No kobiety nie mają dużo lepiej, no bo są 7 lat, tak? Także to jest poważna sprawa. W południowej Korei wszyscy mają komisję wojskową i bardzo, bardzo ciężko dostać im tam kategorię, która by ich tam zdyskwalifikowała. No, muszą służyć przed 28 rokiem życia. No, na dzień dzisiejszy no, to mają 550 tysięcy żołnierzy. No, to jest spora armia. No i prawie 3 miliony rezerwy. Także to też jest spora sprawa. No, nie wiem, jak u nich jest z bronią, czy mogą mieć broń tak jak w Izraelu, no bo w Izraelu no to ci żołnierze, no to w zasadzie trzymają broń w domu. W Szwajcarii też jest coś podobnego. Ludzie, żołnierze trzymają, rezerwa trzyma broń w domu, także to nie jest najgorsza sprawa. Ameryka, no Ameryka pomaga Korei, Ameryka pomaga finansowo, militarnie i jakoś tak politycznie, no teraz nie wiadomo, jak będzie z Bidenem. Teraz Bidena, no to każdy kopie. Mam nadzieję, że w 2022 roku kongres zmieni się dramatycznie, że Izba Reprezentantów po prostu będzie wybrana przez konserwatystów, Senat będzie wybrany przez konserwatystów, no i wtedy Biden nie za bardzo będzie mógł cokolwiek zrobić. Dużo tych jego rozkazów prezydenckich będzie odkręcona w 2024 roku, kiedy republikanin dojdzie do władzy, no bo dojdzie do władzy, no bo wszyscy zaczynają się budzić, no ale coś, co się stało, to się stało, no zniszczenia są przeogromne. Cały świat ten zachodni, cywilizacja zachodnia, te kraje rozwinięte po prostu same się postrzeliły w nogę. No szczególnie brakiem narodzin dzieci. No to jest coś, co wykończyło zachodnią cywilizację. Wszystkie te dzikie tłumy ludzi z Afryki, z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu, które są wciągane do Europy czy do Ameryki, no to tylko dlatego, że właśnie brakuje populacji. Nie ma ludzi w tych lokalnych krajach. No i ktoś, politycy mówią, że ktoś musi pracować, tak? Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego monetyzowanego filmiku. Klikaj na reklamy, jeżeli możesz. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję za to, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, no to głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się przerobić na ten socjalizm, jeżeli wyjechaliście z Polski. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. No myślę, że prędzej czy później zrozumiecie, że zrobiliście wielką pomyłkę. No, socjalizmu nie da rady zbudować. Socjalizm po prostu z natury musi wykończyć naród, no bo po pewnym czasie zawsze brakuje dziedziców do okradzenia i bogaczy do opodatkowania. No, to jest naturalne i zrozumiałe dla wszystkich normalnych, no ale ideolodzy marksizmu ciągle sprzedają te same bajeczki, co nowe pokolenie. Zdrowia dla normalnych.